Dzisiaj jest wycieczka filmowa szlakiem powiatu piaseczyńskiego, organizowana przez Muzeum Kaset oraz panią Urszulę Bąkowską. Więc zwiedzamy te miejsca filmowe. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Zapraszamy. Także dzisiejsza wycieczka będzie szlakiem plenerów piaseczyńskich. Oczywiście nie wszystkich, które są ujęte w książce, tylko niektórych wybranych przez nas. Głównie po gminie, nie po samym mieście, ale zaczniemy od Zalesia Dolnego, miasta Ogrodu, które od 1952 roku jest włączone do Piaseczna i jest taką częścią Piaseczna bardzo piękną, można powiedzieć. Myślę, że wszyscy Państwo dobrze znają te okolice. I zaczniemy od domu, który nie jest tak do końca typowy dla Zalesia, bo większość są to jednak duże wille murowane. Ten dom jest drewniany, niewielki, ale urokliwy właśnie wśród drzew. Myślę, że to jest fajny początek tej wycieczki. Także w samym filmie Żółty Szalik ten dom jest, pojawia się i na początku, i na końcu. Nie wiem, czy Państwo znają tą historię, chociaż film jest chyba dosyć znany. Jest to jeden, zdaje się, z 13 filmów w ramach takiego cyklu Święta Polskie. Ten cykl polegał na tym, że film dotyczył, dział się jakby w ciągu jednej doby i opowiadał o jednym z naszych właśnie świąt. Ten dotyczy Wigilii, gra w nim Janusz Gajos. Postać duża, mocna, prezesa, który ma wszystko. No i ma też problemy, z którymi się mierzy. A dom jest kluczowy, mieszka w nim matka, Danuta Szaflarska, świętej pamięci już teraz. Słabo Panią słychać, mogłoby Pani bliżej mikrofon? Słabo. A teraz lepiej? Tak, teraz troszkę lepiej. Dziękuję. Proszę mówić, jeśli coś Państwu trzeba albo... Dobrze, więc dom pojawia się i na początku, i na końcu filmu. Jakby rozpoczyna ten film i jest takim miejscem powrotu tego głównego bohatera. Tam też zadziewa się ta jego zmiana, której tak bardzo potrzebuje. Myślę, że pewnie Państwo wrócą jeszcze do tych filmów, o których będziemy tu mówić, bo warto i rzeczywiście wtedy już oglądamy z taką pełną świadomością, że te miejsca są tutaj i to też jest zupełnie inny odbiór scen. Także nie wiem, czy ruszamy. Tak, dobrze. Więc ruszamy. Dzień dobry, czekaliśmy zapytać, czy Janusz jest w domu. I czy dalej pije. Znalazł żółty szalik. Przez cały czas nosi, nawet w lecie, normalnie trzeźwy chłop. No, super. Cieszymy się, że kuracja się udała, że wpływ matki jednak jest zbawienny. Słuchajcie, no te schodki, chodźcie dziewczynki, chłopaki, no wejdźcie, no. Słuchajcie, mamy niesamowitą okazję. Tu pani właścicielka nas zaprasza. Nie jest to umówione. Danutą Szaflarską, tak, to pani Danuta w tym swoim takim kapociku, bo fantastycznie grała w tym kapociku, wybiegła i jeszcze Janusza złapała. Aha, no i jeszcze Janusza złapała. Słuchajcie, z Poznania przyjechał do mnie człowiek, wielbiciel tych właśnie takich planów różnych, najróżniejszych, znalazł mój dom. No i potem na Facebooku umieścił też swoje zdanie. I najważniejsze są te schodki i najważniejsze są te drzwi. Muszę zamknąć je, kurczę, żebyście widzieli, jakie one mają charakterystyczne tak zwane filongi. I, no i właśnie to jest taka ciekawość. Tak, a jeszcze, to już teraz nie ma tej brzozy w lasku, jak pan Janusz stał i w takim pijackim widzie, bo mama mu tam opowiadała, że tam któryś to się zapił. No i stoi i tak duma, czy jemu się jednak da
pokonać to, no wiecie co, słabość, nauk. Tak, no a jeszcze co ciekawego bym chciała powiedzieć. No więc jak pan Janusz przyjechał, oczywiście to było przed świętami Bożego Narodzenia i jego żona, pani Janda Krystyna, oczywiście z szoferem wywaliła przed moją furtką te jego bagaże, prawda? No, to też była taka bardzo ładna scena. No i pan Janusz tak się gości, z tą mamusią gości. No i wreszcie jeden, jedyny gość do mamusi przyjechał. Tak, gości, no i mamie daruje kapelusz. Patrzę, bo spojrzałam i mi się przypomniało. Kapelusz, słuchajcie, akuratny na głowę pani Danuty. I pani Danuta, syneczku, jaki ty masz wybitny gust. A tak leci, jakby sobie Janusz przypominał, tak leci, że on wcale żadnego gustu nie miał, tylko że to sekretarka postarała się i mówi, panie prezesie, to już niech pan weźmie ten prezent. On nawet biedny nie wiedział, co tam jest. A jeszcze wam chcę powiedzieć, że przedszkolaki, bo tu mam przedszkole naprzeciw, wiedziały, bo ja taka chwalipięta jestem zazwyczaj, słuchajcie, no więc przedszkolaki wiedziały, no i mówią, że robią jakiś tam, no charytatywną, jakiś taki, jak to się nazywa, aukcję taką, takich różnych ciekawostek, takich prac i mówią, pani Tereso, a jakby tak można było, żeby pani Danuta Szaflarska, no ci aktorzy, żeby nam swoje te inicjały, tak. Ja mówię, no nie wiem, będę pytała. No i zapytałam, bo to kierowniczka produkcji, tam druga czy trzecia rządziła tym wszystkim, chyba Dorota Mianek. Pani Doroto, no właśnie tu są przedszkolaki, może by coś takiego, to by im się przydało, jakby sprzedali, to by tak, no tej aukcji to by trochę pieniędzy było. No i się zapytała, no reżysera oczywiście, się zapytała, czy można. To oni już mieli przygotowane z kartonu takie gwiazdy, wiecie, takie gwiazdy, takie jak te, no, o, jak w Hollywood, tak? Albo w Łodzi. Albo też, albo nawet jeszcze gdzieś tam indziej. Międzyzdroje są w Busku Zdroju, bo widziałam, tak. I któraś przedstawicielka przyszła i wszyscy się podpisali i nie tak, że wszyscy na jednym kawałku. Tylko każdy miał swoją gwiazdę, albo kilka gwiazd, żeby było więcej do żołnierza. A jeszcze ciekawostka, jak pan Janusz Morgenstern przyszedł do mnie i właśnie nie przyszedł, no bo to też taki gwiazdor na tamte czasy był. No i przyszedł do mnie i tu kręci się, pokręcił, no i mają się gdzieś tam usadowić ci aktorzy, ta obsługa. No i przychodzi też ta sama kierowniczka produkcji i mówi do mnie, proszę pani, może pani by znalazła, żeby pan reżyser i pani Danuta gdzieś tu u pani, prawda, usiedli sobie, odpoczywali, a nie tam razem ze wszystkimi. No to ja latam po tych swoich salonach, latam tu. Pokazuje, a może tu w gabineciku, a może w salonie, tu są takie miękkie krzesła i no to wszystko tak. A pan Janusz Morgenstern, jak zaprowadziłam ich do kuchni, to mówią, o najlepiej to byśmy sobie w kuchni posiedzieli. No ja mówię, no i dobrze, no spełniam to życzenie, ale gdyby pani położyła gazety na, bo to normalnie dechy u mnie są, no nie, ja tam, ty nie byłaś Rena u mnie, jak byłaś w przedszkolu? Nie, ja tu nie byłam. Nie byłam w tym przedszkolu. Tak są dechy zresztą skrzypiące i w ogóle szorowane. No i te dechy akurat, no wiecie, no mają z filmu przyjechać, to ja nie wyszoruję tych dech, co? Wyszorowałam jak się należy. Ja mówię, no ale po co panu te gazety na tej mojej podłodze? No nie. A no jak mi tu 30 osób przyleci, to pani zadrepczą tą podłogę. Do widzenia, dziękujemy, że też się poruszą.
pierwotne plecy Dorocińskiego i pośladki. Tak. Wtedy możemy bardzo doskonale zobaczyć, jakie były sportowane. Bardzo się zmienił. Zmieniło. W ogóle po 40 tak patrzę po sobie, że już tak się, że nie ma się. Ale się trzyma dalej. A ja? Ale Milowicz się bardziej zmienił. Co ważne, proszę Państwa, często było tak, że taka druga willa, która obejmowała, ta willa, że tak powiem, była obejmowała wielu filmów. I w tej potem części stronie Warszawy, bo w drugiej stronie Warszawy mamy Bronisze, gdzie mamy willę Rikone, która jest restauracją, która ma identyczny też styl, czyli mają te kopułki, ten styl taki nazwijmy to troszkę mauretańsko, cygańsko, wschodnio-europejski. To ja nie chciałem tego powiedzieć. Do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że właśnie to były takie dwa miejsca, tak jak ta Villa Ricona, jak i to się tutaj po tej stronie, południowej stronie Warszawy, gdzie wynajmowano bardzo często na potrzeby filmów, ale to było nieruchomość zarejestrowana jako nieruchomość jako dom. Bo dzisiaj będziemy niedługo w takiej nieruchomości, która była budowana tylko jako plan filmowy. I dlatego wpłynęło też to ostatnie. Właśnie to jest. Będziemy się kłócili. Dobra. Natomiast oczywiście tu już mamy bramę. Tak wygląda brama otwarta. Ta scena to jest dokładnie jak szakal przyjeżdża zabić killera. I słyszeliśmy, jechaliśmy autobusem, że właśnie odbiera szakala z lotniska Okęcie i przywozi go na spotkanie z Januszem R. z potem słynnym też posłem partii, Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. I obecnie człowiekiem, który hoduje kozy i inne zwierzęta gdzieś na Podlasiu. Z radości chyba, nie? Tak, i tutaj początkowa scena to jest mecz, który też jest... Tutaj jest kort tenisowy i ten mecz się tutaj odbywał. Grał killer z prezydentem. Tak. No i dochodzi do zamachu. Dudą? I później... Jak mówi ryba, dobrze mówisz, to był zamach. Bo wziąłem zamach, mówi killer, tak? No, zeznając. Tak, dobrze mówisz, to był zamach. No, gramy tak, dalej, przepraszam, będę przerywał. Tak, a potem się pojawia ten dom już we wnętrzach, bo w ogóle on się pojawia w drugiej części killerów, nie w pierwszej. Tak. I też w tej drugiej części się pojawia jakby inna nieruchomość, która gra z zewnątrz, czyli wewnątrz są te... Właśnie te baseny, te takie włosko, grecko, wnętrza, tak? Z takiej jeszcze strony innej muzealnej, bo dzisiejszy autokar jest jak powiedziałem, jest łącznie kierowcą, są retro, dlatego nie do końca działają na Google, mapach Google'a. Jedna rzecz, którą to widzimy jeszcze, którą mamy oczywiście, proszę Państwa, powinien pamiętać Państwo, pierwszy samochód prezydenta, wybranego przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Jaruzelskiego i Wałęsy, czyli słynne Volvo. Volvo przedłużane też występowało i specjalnie dla tego filmu ściągnęli. To już mamy nowsze Volvo V70, tak a propos dla entuzjastów motoryzacji, ale też w tym filmie Killerów dwóch, bo mamy o tej sobie, że tak powiem, kwintesencję lat 90. jeśli chodzi o styl. Proszę też zwrócić uwagę, chciałbym zapytać, dlaczego, jak szliśmy do tej pory, proszę zwrócić uwagę nawet do dnia dzisiejszego, dlaczego większość płotów jest przezierna? Mamy fragmenty murów, które ci służą, nie wiem, tam gdzie mamy, nie wiem, gaz, czy widzimy, że jest tam wrzutnia do listów. Domy, podobnie, na przykład też takie na Jelonkach, mogę Państwu pokazać w tej części niskiej, jeżeli pojawiał się dom z grubym murem, wartownią, to chodziło o to, żeby że ktoś będzie chciał kogoś, że tak powiem, wjechać do środka, żeby nie przebił się zwyczajnie przez mur. Chodziło o to, żeby najsłabszym punktem było brama i wtedy brama była wówczas, właśnie tutaj koncentrowała się ochrona na bramie. Tak, więc dlatego to też, więc to w latach 90. to był najprostszy sposób odróżnienia, kto mieszka i skąd ewentualnie pochodzą pewne środki. 3 milion, co ciekawe, jednym ze scenarzystów był Patryk Wega, więc jest to taki dosyć, powiedzmy, sensacyjny serial. Patryk też Wega wrócił wówczas jako scenarzysta do powiatu piaseczyńskiego, dokładnie do Piaseczna, już potem w Botoksie. W samym centrum Piaseczna, więc osoby, które, że tak powiem, tutaj pojawiały się jako twórcy filmowi, bardzo chętnie wracali. Tak. To jest jakaś taka magia, myślę, że to też polega na tym, że to są pewne kontakty. Ekipa zawsze ma jakieś tam swoje kontakty, najczęściej rzadko chce zmieniać miejsca. Tylko stara się te kontakty pogłębiać, czyli na przykład jeżeli ten dom nie pasuje stylem, to po prostu pyta się właściciela tego domu, czy nie znasz kogoś innego, kto był w okolicy i aby w ten sposób, że tak powiem, film jest tak, też i sam, tworzony. Właśnie Ryszard Podpara, który był w tamtym czasie właścicielem, nie wiem kto jest nim teraz, mówił o tym, że
miał tutaj w okolicy drugi dom i po prostu wymieniał się z rodziną, po prostu przenosił się raz z tego domu, raz do tego i po prostu jeden film był kręcony w jednym, drugi w drugim i tak się przeprowadzali. Czy Państwo widzą jakby jeden jakiś element charakterystyczny dla lat też 90., jeśli chodzi o to zdjęcie, które nie dotyczy nieruchomości? Słoneczko. Do kogo należało słoneczko? Polsat, tak? Żeby też kolejna, że tak powiem, koncesja, jak Państwo, że tak powiem, sobie wejdą na YouTube, posłuchają o tym, jak przyznawano koncesję i dzięki osoba, która, że tak powiem, ogłosiła, była pierwsza, jedyna koncesja ogłoszona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji po zmianie systemu. I osoba, która była wtedy przewodniczącym, zresztą to na niej Lecha Wałęsy, wkrótce została odwołana z tego stanowiska i zaczęła pracę gdzie? W Polsacie. Czy przypadek? Jak to powiesz, że to jest przypadek? Czy to jest zupełnie inny film? Więc tak naprawdę tutaj też tak powiem, myśląc o Machulskim, co jeszcze charakteryzuje też filmy Machulskiego i z punktu widzenia też lat 90. i początku lat 2000, także końcówka jest. Bardzo twarda reklama. Czyli pojawiają się wtedy już takie marki, których faktycznie nie ma. Jest piwo Piast. Pojawia się z woda, gdy należy wtedy Coca-Coli Bonacqua, między innymi, która mam. Słom? Wash and Go nie pamiętam, czy się pojawiło, ale generalnie widziałem, że zawsze ten napoje pryzmat przez właśnie. Teraz mam to bardziej w serialach, ale tam było na zasadzie takie właśnie było przez pryzmat przy barze, jak siedzą. No i dwa, że pojawiało się bardzo dużo sportowców i polityków, którzy grali czasami bardzo epizodyczne role, ale to było, że tak powiem, nobilitacją. Wówczas, żeby ten film był bardziej oglądalny, bo każdy wtedy szukał, kto jest gdzieś tam na drugim czy trzecim planie. I też tak powiem, to było takie trochę się zrobiło konkursowo, quizowo. Pierwszą taką produkcją, która się tam odbyła, był to taki format Top Model, zostań modelką. Pewnie Państwo słyszeli albo znają. Tak, i właśnie Czarek tu chyba puścił muzykę. Później, dobra. Dobrze. I te modelki w tym domu, faktycznie ja widziałam taki kawałeczek materiału, w którym one przy takim stawiku, który przy tym domu się mieścił, miały ustawione takie podesty i tam się odbywał na tym stawie, na tych podestach pływających, pokaz mody. I one przechodziły albo biegły, albo próbowały przeżyć, nie wpadając oczywiście z różnymi efektami, ale faktycznie wyzwanie miały przed sobą duże. To naprawdę po prostu pomysły czasami scenarzystów nie mają końca. Ale tak, tam się odbywał właśnie ten program. Później był tam również kręcony serial Pułapka. W roli głównej wystąpiła Agata Kulesza. To był taki serial kryminalny o pisarce piszącej kryminały. I właśnie dom był jej domem, w którym mieszkała. Prezentował się naprawdę bardzo pięknie, okazale. Kolejną produkcją to był serial 1983. To taki serial troszkę o alternatywnej historii, co by było gdyby. Gdyby nie upadł Związek Radziecki, gdybyśmy dalej funkcjonowali w tym, co wtedy było. I dom ten był domem takich bardzo bogatych, wpływowych ludzi w serialu. No i rzeczywiście pasowo, bo architektura jest dosyć taka no, odpowiadająca tamtym czasom. Ma taki troszeczkę socrealistyczną prostotę, bym powiedziała, ale to też zależy, który fragment domu. Ale chyba najbardziej znany ten dom jest z tego, że tutaj lokalnie nazywamy go domem Wielkiego Brata. Tam realizowany był właśnie Big Brother. I tutaj taką ciekawostką jest to, że właśnie był to pierwszy dom, który nie został zbudowany jako scenografia do Big Brothera na świecie tak naprawdę. Czyli po prostu program był realizowany w domu mieszkalnym. I w zasadzie potem chyba już dużo tych produkcji nie było.
I dom tak z czasem zaczął niszczeć. No. Oczywiście jakieś tam podobno pojawiły się kłopoty finansowe właścicielki i z czasem zyskał miano domu opuszczonego. W tej chwili to jest miejsce tak zwanego urbexu, czyli jest to taki rodzaj turystyki polegający na tym, że ludzie zwiedzają opuszczone domy. Czasem są to ruiny, teraz to już jest ruina i faktycznie nawet robią z tego filmy, które można potem obejrzeć na YouTubie. Z tyłu mapki macie Państwo kody QR, które można zeskanować i przejść do filmików o danej produkcji. Także tak, no w tej chwili najbardziej jest znany z tego, że można do niego wejść, bo nie jest specjalnie zabezpieczony i obejrzeć jak wygląda. Natomiast oczywiście jest to wchodzenie na cudzą własność, czego nie polecam. Ten dom ma dostęp ma własny akwen w ogóle. Zejdziemy tutaj, podejdziemy bliżej, proszę, nie stoimy na jezdni, dobrze? Generalnie jednak bardzo ważny projekt. Jak widzicie Państwo, samo ogrodzenie już w tamtych czasach, które było budowane, tak zwane gazonowe, czyli po prostu kamienie wrzucone pomiędzy siatki. To było już, tak powiem, widać było ewidentnie wpływ tutaj, jeśli chodzi o architekturę, wpływ bardzo mocno nowoczesnych wzorów z zachodu. Takich projektów z takim stokiem, takim dachem, który wjedzie od samego dołu do samej góry, szczególnie pokrytym jeszcze tym trawą, to, że tak powiem, nikt w tamtych czasach nie myślał o czymś takim. Wszyscy by byli bardziej starali się rozbudować te domki pod kątem wielkości, ale kubatura, kształt były też podobne, więc było bardzo twarze konstrukcyjne, co też widzicie Państwo, bardzo proste rozwiązania, które znamy właśnie głównie z zabudowy taniej, czy takich prostych konstrukcji. Tutaj też mamy osoby, które zajmują się inżynierią budowlaną. Mamy sytuację taką, że widzimy naklejanie po prostu tak, żeby stworzyć całą strukturę zewnętrzną, bardzo proste, przyklejamy nawet poszczególne proste materiały, które obijamy dalej potem, czy w tym przypadku jakąś błazerią, żeby to było bardziej, że to jest naturalne, ale to nie jest taka klasyka, jak mamy u nas cegła, nie jest to jakby standardowe rozwiązania. Więc tak naprawdę widać, to było robione po prostu, że tak powiem, bardzo dużo inwestor poświęcił bardzo dużo środków. Nie ma lepszej historii, jak się zbierze grupa osób i opowie sobie swoją historię, tak? Ja też tylko Państwu opowiadam o, wtrącam swoje wątki, bo nie ma bardziej autentycznej opowieści, jak zawsze bazującej na faktach, a tym bardziej faktach z naszego życia, nie tutaj tylko może jednej osoby. Więc jak najbardziej proponuję właśnie, żeby też, bo to też ginie, zwrócić uwagę, ktoś po prostu mógłbyś powiedział, że wszystko jest w internecie, no to nie jest. Jeżeli my tego pewnych treści nie złożymy w całość, tak jak tutaj też było wspomniane, że na Przemysłowej pan grał w piłkę nożną i tam jeżeli kolega mieszka, proszę, jeżeli my nie złożymy tego w całość, nie włożymy to do internetu, to nawet taki film z 2000 roku, o którym teraz mówimy, okazuje się, że jest bardzo kiepskiej kopii tylko w na 5 odcinków. Nie ma żadnej innej kopii dostępnej. Proszę zwrócić uwagę, że takie dzieło z takimi dobrymi aktorami nie jest dostępny na YouTube, to tym bardziej nasze świadectwa tego, co to było, bo dzieci będą widzą cały czas tego, co zajmują uwagę, dlatego przyjeżdżają do szkoły, widzą tylko szkołę, czasami sklep, widzą, że się zmienia rosło, zmienia się żabkę, zmienia się na jakąś stąpkę, biedronkę na stąpkę, to się może tylko zmieniać. Ale najgorsze to jest to, że nie widzą tego, że to właśnie tak naprawdę na to mają wpływ też. To jest ta lokalność, którą próbujemy teraz w ramach tego pierwszego wyjazdu z trzech pokazać Państwu z różnej strony. A to chyba dzwoni już tutaj burmistrz. Natomiast to jest bardzo powiem, że to jest, próbujemy w tych trzech wycieczkach, które Państwu proponujemy, nie się uda w czerwcu kolejną zrobić, tą industrialną, bo skończymy znanymi aktorami. I dowiedziała się o tym, że w naszej gminie są takie tereny popegierowskie i należą prawdopodobnie dalej do jednej osoby, która mogła po prostu zagospodarować według swojego projektu. Więc po prawej stronie będziemy mieli pole, na którym był serial Dzwony Wojny, a po lewej stronie tam, gdzie był kręcony mistrz. Czyli został zbudowany
taki prowizoryczny plan, na którym był nawet budynek, były też płoty, brud kolczasty, to wszystko, co widzimy na ekranie, a nawet to, co się dzieje we wnętrzach, było kręcone właśnie tutaj w tym budynku, wybudowanym na potrzeby tego pleneru. Możemy sobie, ale to też jest ciekawe, że tak dużo powstało i później, no wiadomo, po takim planie filmowym zostało to wszystko sprzątnięte. Bo to jest czyjeś, prawda? A po stronie prawej były właśnie okopy wykopane do serialu Dzwony Wojny, Passing Bells. To jeszcze tylko powiem o samym Teddym. Proszę Państwa, dostał się do obozu tak naprawdę przez obronę Warszawy. I został tam aresztowany i tak naprawdę przez te trzy obozy, które przeszedł, bo dzięki Auschwitz, powiem tak, powiem straszne to jest, mogę powiedzieć, ale dzięki Auschwitz, dzięki temu, że w Auschwitz zwyczajnie ten komendant lubował się w tych walkach pięściarskich, dzięki temu przeniósł się potem do obozów, gdzie nie kończyło się życia przez komin, dosłownie, tylko został przetransportowany na tereny Rzeszy i tam w dwóch kolejnych obozach także walczył. Stoczył łącznie po 40-60 walk i tylko raz przegrał. Trafił na, tam już w Niemczech, w ostatnim obozie, trafił na przeciwnika, który był mistrzem Holandii. I bo najczęściej on walczył w ogóle ze strażnikami, nie walczył z innymi więźniami, tylko walczył ze strażnikami i tam jeden z nich, Kapo, po prostu był mistrzem Holandii. Jedyna walka, ale okazano mu, że tak powiem, litość i że tak powiem, po tej walce go nie dobito, bo to niektórzy wręcz torturowali, to już potem nie był boks, to potem było kickboxing. Generalnie się znęcano tymi osobami, więc rzadko który z innych zawodników, którzy jak on walczył pięściarsko, miał szansę przeżyć, kiedy przegrywał, kiedy padał na dechę. To była walka o to, żeby nie upaść. Zaraz Państwu pokażemy ten dom. On jest już nie całkiem niedaleko i wybrała tą lokalizację, ponieważ był dostępny jako plener filmowy, był dostępny z wielu stron. To nie jest taki najbardziej okazały dom, jaki można by pewnie znaleźć. Natomiast on jest w doskonałej lokalizacji dla pleneru filmowego i filmowców. Okazał się właśnie tym, czego potrzebowali. Także zapraszamy i... jeszcze powiem tylko, że ten dom się pojawia w każdym z 7 odcinków i jest bardzo ważnym miejscem dla bohatera, bo zawsze tam przychodzi ze swoimi problemami. On też kojarzy się... Skręcamy. On też kojarzy się z matką, która go tam zaprowadzała. Rzecz się dzieje na Żmudzi, na Litwie, a tak naprawdę w gminie Piaseczno. Chwilami. Tutaj jest dobry dojazd. Zwykle takie duże drzewa jednak są w otoczeniu. No olbrzymie. Tam dziś mamy jeszcze miejsce po pile mi pana ministra Szyszki. Ale to ile rysowali tą twarzę, bo to nie ma. Tak, zrobimy jak najbardziej zdjęcie, ale wcześniej konkurs, proszę Państwa, nie byłoby przystanku bez konkursu, chociaż w kościele chcieliśmy robić konkurs kościelnych, żeby ktoś nie mówił, że z funduszu kościelnego są sponsorowane nagrody. W każdym razie, proszę Państwa, jest tak, że właśnie zaczęliśmy takie sobie seriale, tam się przewijają cały czas i mamy do Państwa pytanie odnośnie seriali polskich. W tym przypadku, jaki jest najstarszy polski serial? Serial. 40-latek? Nie. Pytanie. 40-latek? Tak, jak najbardziej. Właśnie jest najstarszym polskim serialem, proszę Państwa, skręcony od drugiej połowy lat 70. Serial Dom, który się wydaje starszym serialem, był kręcony w latach 80. To jest ciekawe, że właśnie 40-latek był wcześniej. Ale czterech pancerzy. Wygrałam. Jako film. 40-latek, najstarszy. To była trampolina, dla niektórych to była trampolina do kariery filmowej. Złotopolscy konkurowali z kim? Z jakim serialem? Z Klanem. Z Klanem, dobrze. Tak, to były...
To były słynne seriale, które, że tak powiem, które dominowały, a pojawił się już wcześniej inny serial, który znamy i który, że tak powiem, kojarzymy właśnie z latami 90. Może zmianą pokoleniową, którą kojarzymy, tak? Już Państwo widzieli, że to był słynny labirynt, tak? Labiryncie różnych spraw, czyli pojawił też, to była pierwsza, proszę zwrócić uwagę, produkcja, która, gdzie właśnie była dedykowana piosenka, gdzie, że tak powiem, wszystko już było pod tym kątem robione, żeby, że tak powiem, tworzyć zupełnie nową fabułę, nową jakość produkcji. Natomiast Złotopolscy nie wytrzymali oczywiście konkurencji z innymi serialami. I tak widzicie Państwo teraz, jeżeli porównacie sobie Państwo chociażby M jak Miłość w chwili obecnej do tych nowych seriali, które nie zrobię, że pojawiły się na Netflixie, bo to jest zupełnie jeszcze inna liga, ale które robi TVN, o których wspominaliśmy wcześniej, czy nawet Szpilki na Giełdzie, czy takie moje lightowe, bardzo, bardzo produkcje serialowe, one przede wszystkim mają większą dynamikę. M jak Miłość jest ostatnim takim drugim dinozaurem, który mówi o wielopokoleniowych różnych aspektach. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tych fabułach tych współczesnych seriali, dlatego one tak trwają tylko kilka sezonów, bo one dotykają, rozwijają i skupiają się na jednostce i relacji jednostki z innymi osobami. Zawsze jest jakiś coś dominujący. Nawet na Netflixie to widzimy, tylko w takiej lepszej jakościowo wersji. Czyli na przykład widzimy, że mamy jakiegoś prawnika, który ma innego prawnika i tych dwóch prawników i otacza ich świat innych osób. Mówię o Suitsach tutaj chociażby, tak? Więc mamy zupełnie, ten świat serialowy się zmienia. Ja tylko czekam, aż powiem, że tak powiem, jak Miłość się wypali. Zwróćmy sobie uwagę na ten normalny sposób, jak każdy serial. Natomiast jest jedna rzecz, którą nie mieli Złotopolscy, też proszę zwrócić uwagę, że nie mieli tak właśnie dobrej piosenki. Często właśnie muzyka, i to uważam, jest ważniejsza w serialach niż same wydarzenia, które tam się dzieją. Bo często są nawet, tak bym powiedział, bardzo trywialne to, co się dzieje na ekranie. Ale jeżeli to Państwo bez problemu zgadzicie, że chodzi o 40-latka, bo 40-latek miał tak przebojowy utwór, że proszę zwrócić uwagę, że mamy XXI wiek i nie tylko, że pamiętamy. Jak się puści 40-latka na weselu, to wszyscy potrafią się bawić przy tym i nawet różne pokolenia, to znaczy powiedzmy, że zatrzymujemy się na 30-latkach, powiedzmy, dość dobrze, ale generalnie jest tak, że naprawdę większość jeszcze bardzo dobrze to odbiera. Więc to się zmienia. Natomiast na samym centrum, czyli przy ulicy Sierakowskiego, bo o tym, to jest to miejsce, o którym tutaj nagrywał nasz dzisiejszy youtuber, który jest na naszym pokładzie, to oczywiście to są zmiennice, tak? Zmiennice, oczywiście było 07 zgłosi, ale zmiennice to byli jednak, uważam, z takich seriali, które, że tak powiem, dość mocno pamiętamy, które też operowały bardzo mocno różnymi kadrami. Ale to będzie chyba już na jedną wycieczkę, a może nawet na spacer, może z Dorotą, albo jeszcze sobie zrobimy coś innego, może zrobimy sobie miasteczko na filmowo na hulajnoga, bo już kino trzeba byłoby odwiedzić. Na rowerze! Czyli obecnego Szarą Eminencję, na rowerze! Restaurację. A właśnie, to też tylko powiem, że próbowaliśmy jako muzeum z ich zachęcić, żebyśmy współpracowali, no bo jednak tam wyświetlają filmy w czasie posiłków, ale niestety nie chcieli, że to wejść w kooperatywę, no ale nic. Coś jeszcze Złotopolskich możemy powiedzieć? Czy opływali w złocie? Powiedz, czy słyszałeś może, czy Złotopolscy opływali w złoto? Dom Złotopolskich? To jest ten dworek w kamienicy. Dom Złotopolskich to taki dwór Many pod Tarczynem. Ten taki, gdzie mieszkał dziadek Dionizy, a to jest dom tej Julii, tej jego wybranki, w którym właśnie ona mieszkała. Także tutaj jest nawet, to jest właśnie ta pani, nie wiem, może to komuś coś przybliży. Trochę te kopie są dosyć... Anna Milewska. Tak, pamiętamy. A dom jest tutaj z drugiej strony, właśnie to jest, troszkę może się już zmienił, troszkę odświeżył się, nie ma tej kratki. Podobnie. O to pytanie chodziło, dziękujemy bardzo. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Subskrybujcie, lajkujcie i dzięki.